Zimowe zawody furmanów w Istebnej i już za nami w tym roku cieszyły się wyjątkowo dużym zainteresowaniem. W tym roku mamy 17 por, czyli jedna z lepszych frekwencji, chociaż już pamiętam, mieliśmy nawet 20 por. Piękna frekwencja, masa ludzi, także cieszyć się, że te zawody mają no, taką publiczność i tylu zawodników. Konkurencje też są widowiskowe i są te emocje. Słuchajcie, jest to rzadko dyscyplina, rzadki właśnie zawody. Kany trzeba pokazać siłę konia, zgrabność furmana i taki kawałek, jako to rządzi żywobycio, że to tu się na placu realizuje i ludzie to mogą widzieć. Zaplanowano 3 konkurencje, ale ze względu na zbyt dużą ilość zawodników odbyły się tylko 2. Slalom z drewnem stosowym oraz widowiskowa siła uciągu. Wszystko na czas przy elektronicznym pomiarze. Współorganizatorem tego wydarzenia jest Nadleśnictwo Wisła. Na terenie gminy Istebna połowa terenu gminy to stanowią lasy, około 55%. Te konie, które tu startują, często w tych lasach pracują. No przy zrywce drewna, często z takich miejsc, gdzie raz, że inny sprzęt nie dojedzie, a też no, mniej szkodliwy jest tak dla środowiska, powiem, ten koń niż sprzęt mechaniczny. Czyli to nie jest tak, że te konie tutaj tak specjalnie tylko na pokaz, tylko naprawdę pracują? I oczywiście, to są konie zadbane, doskonale odżywione i no, pracują codziennie. Zawody co roku przyciągają uczestników z Czech i Słowacji. Bardzo się cieszymy, traktują to jako honorowe zawody, wystąpienie w nich to jest rzeczywiście dla nich pewien prestiż, nie robi się tego dla nagrody, ale po prostu dlatego, żeby pokazać swoje umiejętności. Kibice mogli skorzystać z atrakcji dodatkowych, nie zabrakło siłowania na rękę, stoisk z akcesoriami konnymi oraz oprawy muzycznej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz. Rambo się musi dietetycznie odżywiać. To się nazywa wykorzystać każdą możliwą okazję, prawda? Ale sposób jedzie!